Oto wykres funkcji dwukrotnie różniczkowalnej g i jej drugiej pochodnej g z dwoma primami. No i są te dwa wykresy. Na niebiesko mamy funkcję g, na pomarańczowo wykres jej drugiej pochodnej. Czterech uczniów poproszono o podanie właściwego, opartego na rachunku różniczkowym, uzasadnienia tego, że g ma punkt przegięcia dla x równego minus 2. Uzasadnienia opartego na rachunku różniczkowym. No dobrze, no to najpierw, zanim zobaczymy te odpowiedzi uczniów, zastanówmy się, jakbyśmy to sami uzasadnili i przypomnijmy sobie, co to znaczy, że funkcja ma punkt przegięcia. To znaczy, że to jest taki punkt, w którym nachylenie stycznej zmienia swój charakter. Z lewej strony, na przykład nachylenie stycznej rośnie, a z prawej nachylenie stycznej maleje, albo na odwrót. Z lewej maleje, a z prawej rośnie. Inaczej mówiąc, funkcja zmienia swój charakter. Z wypukłej na wklęsłą, albo z wklęsłej na wypukłą, no to popatrz na ten niebieski wykres. Jak tutaj sobie wyobrazimy nachylenie stycznej do wykresu, no to widzimy, że tutaj nachylenie stycznej będzie malało, będzie malało, tutaj w tym miejscu nachylenie stycznej będzie 0, później stanie się ujemne, będzie dalej malało, aż dojdziemy gdzieś tutaj do punktu w okolicy minus 2 i tutaj nachylenie stycznej zacznie znowu rosnąć. Tutaj będzie rosło, tu będzie znowu 0, potem znowu się stanie dodatnie. Czyli rzeczywiście. Patrząc na wykres samej funkcji, to podejrzewamy, że w okolicy x równego minus 2 mamy punkt przegięcia. Ale nasze uzasadnienie ma być oparte na rachunku różniczkowym. Dlatego popatrzmy na drugą pochodną. Wiemy, że punkt przegięcia jest wtedy, kiedy druga pochodna zmienia znak. No bo kiedy druga pochodna zmienia znak z ujemnego na dodatni albo z dodatniego na ujemny, to to oznacza, że pierwsza pochodna zmienia się z rosnącej w malejącą albo z malejącej w rosnącą. I mamy wtedy właśnie punkt przegięcia funkcji. No tak, jak popatrzymy na pomarańczowy wykres tej drugiej pochodnej funkcji, no to widzimy, że w minus dwójce ten wykres przecina oś x. Czyli rzeczywiście w minus dwójce dla x równego minus dwa, druga pochodna zmienia znak z ujemnego na dodatni, co oznacza, że w tym punkcie funkcja. Zmienia się z wklęsłej na wypukłą. No to popatrzmy na odpowiedzi uczniów. Tutaj mamy taką odpowiedź. Druga pochodna funkcji g zmienia znak w punkcie x równe minus 2. No to to jest dokładnie to, co ja powiedziałem, czyli tutaj dopasujemy wspaniale, masz rację. O. To jest właściwa odpowiedź. No ale zobaczmy to pozostałe. Przecina oś x. No ale co przecina? Funkcja przecina, wykres funkcji przecina, wykres pochodnej, wykres drugiej pochodnej to jest nieprecyzyjne wyjaśnienie. I tutaj dajmy mu użyć bardziej ścisłych sformułowań. To nie może być uznane, uznane za stosowne uzasadnienie. Druga pochodna G jest rosnąca w punkcie x równy minus 2. No, rzeczywiście, druga pochodna jest rosnąca w punkcie x równy minus 2, ale tak samo jest rosnąca w punkcie x równy minus 2,5, czy w punkcie x równy minus 1. Ale tam nie ma żadnych punktów przegięcia. W wielu punktach ona jest rosnąca, ale punkt przegięcia jest tylko jeden, czyli to w ogóle niczego nie uzasadnia, to nie tłumaczy. No i zostaje nam ostatnie. Wykres funkcji g zmienia wypukłość w punkcie x równym minus 2. No to jest prawda, ale to nie jest uzasadnienie oparte na rachunku różniczkowym, bo tutaj się nie odwołujemy w ogóle do pochodnej czy drugiej pochodnej funkcji.